Na samym początku, jeszcze przed samym materiałem, zachęcam Państwa do wejścia na stronę finansowedukacja.com w zakładkę Forum Discord. Jest to nasza najnowsza praca. Tak naprawdę, jedyna praca, którą obecnie mamy, która jest stare, stale aktualizowana. I tam poruszamy wszelkie tematy związane z rynkiem kapitałowym od omówienia poszczególnych sektorów, jak do tego podchodzić, które sektory są ważniejsze, które mniej, w jakiej fazie hossy. Po budowę portfela, przykładowe portfele inwestycyjne od rynku chińskiego rynków rozwijających się po rynek europejski, czy a, też globalny rynek akcji, oczywiście uwzględniając Stany Zjednoczone, strategie ETF, najlepsi zagraniczni brokerzy i aplikacje fintech oraz banki zagraniczne, no i mój ulubiony temat, czyli rozwinięcie tematu cykli rynkowych i cykli politycznych, jak do tego podchodzi, jak to wykorzystywać z na poszczególne państwa rynki, jak to wykorzystać z punktu widzenia inwestora indywidualnego. Dlatego zachęcam Państwa do wejścia na stronę finansowa edukacja. W każdym tygodniu jest co najmniej jeden materiał, większy na Discordzie, więc jest to idealna okazja, żeby mogli Państwo zdobyć dodatkowe informacje, które mogą dać przewagę. Większość z nich daje przewagę. W inwestowaniu i myślę, że każdy inwestor, niezależnie od poziomu doświadczenia, będzie. Tą pracą zainteresowany. Dlatego zapraszam finansoweedukacja.com, zakładka forum Discord. Witam serdecznie w dzisiejszym materiale. Dzisiaj zamiast live'a, niestety jest film, ale ten film będzie konkretny. Będzie odnosił się do obecnej rzeczywistości. Pierwsza rzecz, o której zawsze powtarzam, żeby e, powiedzieć to w sposób taki zero-jedenkowy, mamy długą historię B.S. Ja to dokładnie też zresztą opisałem na Discordzie, podając statystyki, dane. To jest po prostu Discord jest takim kompendium wiedzy dla osób, y, które interesują się tymi tematami. Zresztą mówiłem o tym też na YouTube wielokrotnie, czasami bardziej, szczegółowo, czasami trochę mniej. Zresztą na webinarach też opisując tak zwaną anatomię Bessy i jednym, podawałem dokładnie przykłady Mediany Bessy od 1937 roku. I fakty są takie, że BSI są płaskie. Pierwsze 100 dni jest, to są płaskie spadki. Natomiast my przy obecnej zmienności za ostatnie 10 dni, szeroki indeks, a NASDAQ spadł 6,7%, natomiast SP 4,46%. Co zresztą wskazuje na typową zmienność w czasie potencjalnej korekty, której ja nie zakładam, ale zaraz do tego tematu przejdziemy, albo do pullbacku. Co jest ważne, ja to dzisiaj też napisałem na Twitterze, żeby tutaj jakiekolwiek rozmyć informacje, które są, pojawiają się i są nieprawdziwe. Wiele osób mówi, nie przewidywałem korekty. Więc dlaczego teraz mówię o korekcie? I rzeczywiście nie przewidywałem, ale ja Państwu dokładnie mówiłem, są nagrane live, pisałem to na Discordzie, jest publicznie dostępne to na YouTubie. Napisałem też to na Twitterze w sposób bardzo jasny. Że nie rozumiem zdziwienia, zdziwienia związanego ze zmiennością dzisiejszą. Dlatego, bo zarówno na YouTube czy na Discordzie napisałem i mówiłem jasną rzecz, że nie przewiduję korekty po wyborach w Unii Europejskiej. Natomiast są dwa główne czynniki, które mogą stworzyć zmienność lub nawet potencjalnie korektę. Pierwszy czynnik to jest śmierć kandydata dowolnego na prezydenta, a drugi zmiana na innego kandydata. Doszło do zmiany na innego kandydata, więc yy, tą zmienność. Udało się przewidzieć wcześniej przy takim założeniu. Przede wszystkim mówiłem o tym, jak już były po pierwszej debacie Bidena i Trumpa, zanim jeszcze Biden nie zrezygnował z kandydatury. Więc proszę tutaj wszystkie osoby, które są nowe i które przeczytały tylko jedną informację pod tytułem: Ja nie przewiduję korekty ani zmienności, żeby sprawdziły te materiały, bo nie przewiduję z wyłączeniem tych czynników, niestety, albo stety, to nie jest nic złego. Jeden z tych czynników się pojawił. Więc nie dajcie się Państwo zmanipulować, bo powstaje pewnego rodzaju chaos informacyjny negatywny, który w rzeczywistości ma podłoże związane z niedoinformowaniem treści, które były przekazywane na kanale Finansowa Edukacja i na Discordzie. To nie jest tak, że wymyśliłem sobie to. Są materiały, są nagrania, wystarczy je sprawdzić. Ostatnie live, y, czy materiały związane z cyklem politycznym. Więc mam nadzieję, że to zostało jasno wyjaśnione. Druga rzecz, tak nie wygląda bez, oczywiście, zbyt stroma. Czynniki ją napędzające, tą zmienność pochodzą, moim zdaniem, ze zmiany kandydata, ale również z kolejnym czynnikiem i kolejną straszną historią, która jest źle rozumiana standardowo. Ja wielokrotnie o tym mówiłem od początku prawie istnienia kanału, o tak zwanej krzywej rentowności. Teraz z podziemia pojawiają się analitycy, którzy uważają, że rozumieją, ale nie rozumieją, bo nie tłumaczą, na czym polega krzywa rentowności. Ja to dokładnie tłumaczyłem w materiałach, w live'ach, webinarach, na Discordzie, wszędzie. Gdzie się da, tłumaczyłem, jak działa krzywa rentowności. I ludzie, którzy nie rozumieją, jak ona działa, mówią następującą frazę. Teraz dojdzie do Bessy, ponieważ krzywa rentowności jest załamana. Koniec. Nikt mnie nie zadaje pytania, czy Pan rozumie, albo Pani, jak ta krzywa rentowności działa i w ogóle co ona opisuje. Ja to mogę teraz w największym skrócie Państwu po raz kolejny wytłumaczyć. Różnica między długoterminowymi obligacjami, a krótkoterminowymi stanowi marże banków, jak, z, dzięki której uzyskują pieniądze z klasycznej działalności polegającej na pożyczaniu pieniądza w systemie rezerwy. Ten system przestał działać w świecie popandemicznym z jednego prostego powodu. Minimalna rezerwa e, określana przez FED, która jest, która stanowi kapitał, relację kapitału e, minimalnego w stosunku do pożyczonych depozytów, została obniżona do poziomu 0. Pierwszy czynnik. Drugi czynnik główny, mamy długą historię oprocentowania depozytów banków, a w rzeczywistości marża banku pojawia się pomiędzy różnicą tymi, pomiędzy tymi krótkimi rentownością tych krótkoterminowych depozytów. A długoterminowymi obligacjami, które stanowią koszt pożyczania pieniądza w czasie plus premia inflacyjna. Premia i wartość inflacji zmienia się w czasie, natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, że nawet przy niższej inflacji premia rośnie przez wiele innych czynników, więc to nie jest tak, że niska czy wysoka inflacja musi napędzać rentowność pozytywnie czy negatywnie długoterminowych obligacji. Zazwyczaj rosnąca inflacja napędza pozytywnie, natomiast potrzeba więcej czasu, żeby niższa inflacja wpływała negatywnie z punktu widzenia rentowności na długoterminowe obligacji ponieważ premia za pożyczanie pieniądza zmienia się w czasie i ten warunek rosnącej lub spadającej premii która jest uzależniona od oprocentowania krótkoterminowych depozytów banków stanowi podstawową formę inwestycji więc skoro my wiemy że krótkoterminowe obligacje nie odzwierciedlają rentowności depozytów banków, wystarczy porównać średnie rentowności depozytów banków w stosunku do rentowności krótkoterminowych obligacji. No to my jasno rozumiemy, że od 20 roku krzywa rentowności nie wskazuje nam na nic, nie działa w jakikolwiek stopniu. Poza tym o tym się, o negatywnej krzywej rentowności mówi się od początku 2022 roku. Mamy 24 rok, rynek wycenia wszystkie powszechnie zdane informacje, odczucia. I gdyby negatywna krzywa rentowności już miała tworzyć recesję, no to pierwszy spadek od 2022 roku stworzyłby pod koniec 2022 roku, na początku 2023 stworzyłby środowisko recesyjne w 2023 roku. Rynek by się nie pomylił, w wycenie na, w czasie 12 miesięcy jest to niemożliwe, bo jego standardowy zakres, który mieści się od 3 do 30 miesięcy, sięga zazwyczaj w średniej, na średnim terytorium wyceny, gdzieś w zakresie 18 miesięcy. Więc jest to bzdura kompletna, ale oczywiście strach przed głupotą tworzy zmienność. Głupie informacje, nieprawdziwe, niezrozumiałe też tworzą zmienność, ale zmienność jest zawsze i wszędzie. Strach przed czynnikiem, który jest fałszyw, postrzegany jako, co jest nieprawdą, negatywny, to jest okazją, to zawsze tak było, to jest stara zasada, stara maksyma. Możemy ją różnie parafrazować. Więc nie dajcie się Państwo nabrać na krzywą rentowności. Analitycy, którzy mówią o krzywej rentowności, nie, nie rozumieją, jak ona działa. Dla nich to jest wskaźnik dokładnie taki sam jak wskaźnik analizy technicznej. Jak jest poniżej zera, to jest źle, jak jest powyżej jednego, to jest dobrze. I przez to, że oni tak rozumują, to nie rozumieją fundamentów, bo zrozumienie fundamentów no jest kluczowym czynnikiem w, w celu przeprowadzenia jakiejkolwiek fachowej analizy inwestycyjnej. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz związana ze zmiennością. Jeżeli prześlijcie Państwo live Discorda, ja jasno pisałem, że przy potencjalnym wzroście wartości, którym tak wiele dzisiaj o ile tak wiele osób o tym mówi w przypadku rasela 2000, lepszym, bezpieczniejszym, mądrzejszym rozwiązaniem jest mieszana medycyna albo mieszany przemysł. Przykłady podawałem wielokrotnie termofisher, w ogóle medycyna, która teraz reaguje po spadających marżach, ona zachowuje się lepiej od rasela. Caterpillar również. A więc przygotowanie na tą zmienność, o którym mówiłem wcześniej, pojawiło się już parę miesięcy temu, jeszcze przed pojawieniem się potencjalnego powrotu wzrostu wartości. Kolejne, kolejny istotny czynnik, tak przeskakiwał, żeby ten film był konkretny, bez różnego rodzaju dygresji. Kolejny czynnik, dostaje pytanie: dlaczego Lili spada, skoro to jest medycyna? Wielokrotnie mówiłem, tu trzeba zbrać uwagę mieszaną medycynę. Lili jest bardziej skorelowane ze wzrostem, bo ma marżę brutto powyżej 70 i strach przed akcjami wzrostowymi zwiększa spadki na firmie Lili. Natomiast to nie jest nic strasznego, bo zdywersyfikowany portfel korzysta z jednego miejsca, traci w drugim. Na przykład serwis ServiceNow, który dzisiaj wzrósł tam kilkanaście procent razem z innymi systemami CRM. Więc nie dacie się Państwo nabrać na pojedyncze firmy, Czasami jedna firma wykazuje słabość, czasami na siłę. To nie jest nic strasznego. Zdywersyfikowany portfel nie, nie traci bardzo dużo, albo w ogóle nie traci w zależności od tego, jak są dobrane wagi w przypadku takiej zmienności. Mieszane rzeczy, duże, z, mieszane, czyli z, z marżami trochę powyżej 40%, z dużymi przewagami, radzą sobie lepiej od Russell. Są bezpieczniejsze do inwestycji i powinny korzystać z tego odbicia w tym roku i w następnym, natomiast Russell może wymazać swoje wzrosty tak szybko, jak je stworzy. Nie musi, ale może. Jest ryzykowny pod tym względem. Chciałem zwrócić uwagę na jedną jeszcze rzecz. Ludzie, którzy dzisiaj mówią o raselu, podniecali się, możecie Państwo zwrócić uwagę na tych analityków na Twitterze. Byli bardzo podekscytowani krótkoterminowym odbiciem rynku chińskiego. I mówili, to na pewno razem z raselem będzie rosło. I przewidywali, że rynek chiński będzie dawał niesamowite stopy zwrotu. Szeroki rynek chiński, czy też poszczególne firmy. Ten krótkoterminowy wzrost został całkowicie wymazany. I ci na, analitycy za, całkowicie zapomnieli o swojej predykcji. Ja do swoich predykcji wracam, nawet jak część z nich jest a, nie, nieudana, bo wychodzę z założenia, który mówił w świętej pamięci Sir John Templeton, a, że najlepsi inwestorzy w całej historii rynku kapitałowego mieli rację nie w 100%, nie w 90%, czy nawet 80%, tylko w 70%. Więc ja zdaję sobie sprawę, wiem czego nie wiem, zdaję sobie sprawę z tego, że w niektórych rzeczach mogę się konkretnie pomylić przez jakiś czas, czasami dłużej. Natomiast portfel mój, który przewiduje tego typu scenariusz i treści, które były przekazywane na kanale, również na to przygotowywały. W kontekście posiadania mieszanej wartości, mieszanego wzrostu i przygotowania się na zmienność potencjalną przy zmianie kandydatów. Ja to też dokładnie opisałem na Discordzie, podając dane statystyczne i podając pewną analogię, którą teraz opiszę o największym skrócie. Mamy tylko raz jeden, jeden przykład w historii w cykli prezydenckich odejścia prezydenta demokratycznego. Różnica jest taka, że to było na początku, to było w marcu i to jest 68 rok. 68 rok, również taka ciekawostka, który jest najbliższy, najbardziej powiązany z tym rokiem, stworzył tę zmienność na przełomie lipca i sierpnia. Które mamy dzisiaj. To nie musi się powtórzyć, bo nigdy każdy, żaden rok nie jest idealnie ze sobą skorelowany. Natomiast warto zwrócić uwagę, że e, strach przed nowym kandydatem prędzej czy później pojawiał się w postaci e, pullbacku, e, który graniczył z korektą, czyli to był zakres minus 7, minus 9% dla szerokiego rynku SP 500. Więc rynek zna tą historię, zna tą melodię, to jest melodia znana. Rzeczy. Znacznie gorsze, które mogły się pojawić, to śmierć Bidena przed wcześniejszym pokazaniem nowego kandydata, lub jeszcze gorszy scenariusz, potencjalna śmierć Trumpa przez udany zamach. To by była tragedia na rynku. Też od, o, ostrzegałem przed tym, niestety. To jest jedyne ryzyko związane ze starszymi politykami o tym trzeba pamiętać, inwestując na jakimkolwiek rynku. Natomiast w kontekście dzisiejszej zmienności, zmienność tej skali, jeżeli chodzi o szybkość spadku, ona znika szybciej a, niż, niż się pojawia w swojej początkowej fazie. To nie jest nic strasznego. Ta zmienność nie przypomina żadnej besy od, tysiąc, od wielkiego, czasu wielkiego kryzysu, kiedy zupeł, cały świat wyglądał zupełnie inaczej, był bardziej narażony na zmienność niż dzisiaj. O tym trzeba pamiętać, i też w kontekście Rassela, bardziej mieszane duże firmy są bezpieczniejsze, mają lepsze stopy zwrotu. Russell, przez to, że ma dużą ilość firm i one są w, w pierwszej setce kategorii w miarę równo ułożone, nie zachowuje się równomiernie. Są firmy, które rosną bardzo mocno na odbiciu i one zaburzają postrzeganie i to jest pewnego rodzaju grupa, ale duża też grupa radzi się znacznie gorzej od szerokiego Russella. Russell nie jest ułożony w taki sposób jak S&P 500. Przez cztery razy większą ilość firm. To jest pierwszy czynnik, a drugi czynnik a przez to, że tam wymiana największej pozycji powstaje najczęściej przez jednorazowe pozytywne wydarzenie, które zachwiało wagą. Jest mniej konserwatywnie prowadzony niż SP500, SNP500 pomimo ogromnej ilości największych firm wspaniałej siódemki czy tam szóstki aktowoli. Tak, te maksymalne wagi są ścinane przez twórcę, przez osoby odpowiedzialne za tworzenie indeksu. Co jest ważne jeszcze w kontekście Russella, zauważcie Państwo jedną rzecz. Jeżeli mamy negatywną sesję, ale trochę negatywną, minus 1, to Russell zachowuje się znacznie lepiej. Natomiast jak mamy sesję taką jak mieliśmy wczoraj, minus 3, to Russell traci bardzo podobnie, a nawet gorzej niż S&P 500 w czasie takiej sesji. Czyli Russell nie jest odrywany jako ten magiczny czynnik. Po prostu rynek obecnie tworzy mniejszą grupę wielkich zwycięzców w stosunku do całego szerokiego rynku akcji. A specyficznie ułożone firmy w Roselu wydają się być świetną inwestycją przez to właśnie specyficzne ułożenie. Mieszana medycyna radzi sobie lepiej, a mieszany przemysł radzi sobie też lepiej od Rosela i jest beznacznie bardziej bezpieczny. I w ogóle to nie jest oczywiście parada inwestycyjna, ale bazując na modern portfolio theory, tego typu firmy, niezależnie od poglądów inwestycyjnych, wzrostu wartości powinny być w portfelu. O tym trzeba pamiętać, inwestując na rynku akcji że zawsze możemy się mylić lub pojawiają się kontrtrendy. Kont Czy pamiętacie państwo ten kontrtrend związany z rynkiem chińskim? No już nie. Czy pamiętacie państwo ten trend związany z sektorem utilities? No nie, bo on parę miesięcy temu wygasł, Więc ja uważam, że e, przesadnie optymistycznie ludzie podchodzą do mniejszych firm. Bezpieczniejsze są duże rozwiązania. Mieszana wartość, coś bliżej wartości z tego dużego segmentu rzeczywiście może odreagować, bo mamy lepszą, bardziej pozytywną, co pokazywałem na ostatnich też liveach. Ilość w wartościach wzrostu miesiąc do miesiąca, kwartał do kwartału, rok do roku nowych kredytów w segmencie przemysłu. Firmy, które miały większą ilość gotówki, tą gotówkę zaczynają ruszać, bo nie obawiają się tak recesji, jak obawiali się 12 miesięcy, 3 miesiące, 6 miesięcy wcześniej. Więc to są naturalne ruchy. Tu nie ma jakiegokolwiek zawahania inwestycyjnego. I ja jestem bardzo spokojny, jeżeli chodzi o rynek akcji bardzo spokojnie. Więc nie jest dla mnie zrozumiały ten strach, to pojawienie się spod ziemi w jeszcze apokalipsy, nie jest to dla mnie zrozumiałe w jakimkolwiek stopniu, nie dajcie się Państwo na to nabrać, oczywiście to nie jest porada inwestycyjna, zdajemy sobie sprawę z tego, że możemy się mylić, najlepsi się mylą przez 30% czasu swoich inwestycji, ale normalnie zbudowany portfel, normalnie zbudowana strategia inwestycyjna nie stworzy ryzyka portfelowego niezależnie od skrajności scenariuszy, który nie wskazuje na żadną recesję w jakimkolwiek stopniu. Krzywa rentowności tego nie dowodzi. Jeżeli krzywa rentowności rzeczywiście by dzisiaj działała, to byśmy mieli w każdej kategorii ilości nowej, nowego kredytu, od sektora nieruchomości po przemysł, który też pokazywałem, po, po kredyty konsumenckie. Mielibyśmy skrajnie negatywne wartości, jakby krzywa rentowności była tak załamana powyżej 12 miesięcy, jak pod koniec 2022 roku. A więc, jakiej płynności brakuje? To są jakieś bzdury kompletne, to niektórzy opowiadają. Jak może brakować płynności, jak liczba nowych kredytów jest pozytywna, jest powyżej wartości inflacji, co jest zresztą zdrową wartością, która pojawia się w tak zwanej gospodarce włosy. A według Tłumacząc na Polski. Więc no. To jest jakaś abstrakcja związana z sentymentem. Moim zdaniem, ten sentyment jest dzisiaj tak zmienny, ponieważ inwestorzy krótkoterminowo przyzwyczaili się do tego, że rynek rośnie. I przypomnieli sobie o krzywej rentowności. Zmienił się kandydat, jest niepewność polityczna. A obawiają się niektórych sektorów, które rzeczywiście radzą sobie gorzej, co o, którym, o których mówiłem wielokrotnie, opisując stan rzeczy związany z sentymentem konsumenckim. Takie rzeczy jak na przykład odzież czy sektor samochodowy są wrażliwe, ekonomiczne i potrzebują 25 roku nadbić, Ponieważ sentyment bardziej wpływa na zachowania konsumenckie w tym segmencie, dodatkowo Fed, który nie wpływa w żadnym istotnym stopniu na, na szeroki rynek, ale może wpływać na pewne pojedyncze segmenty, na przykład właśnie segmenty, które są uzależnione od kosztu, kredytu na rzeczy nie pierwszej potrzeby, gdzie ten kredyt jest powszechnie e, używany, na przykład zakup nowego pojazdu w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie lubią korzystać z różnych form finansowania, co jest dobre. Jeżeli koszt finansowania jest niski, jest w miarę stała stopa procentowa albo zasady umowy, dokładnie określają różne scenariusze kosztu. I Amerykanie nie są zadowoleni z kosztu e, zakupu samochodu przy pomocy, pomimo że ich zdolność kredytowa średnio jest znacznie lepsza niż 10, 20, 30, 40 lat temu. i sytuacja gotówkowa jest znacznie też lepsza. Koszt obsługi zadłużenia przez gospodarstwa domowe jako procent ich wynagrodzenia jest najlepszy od 10, 20, 30, w całej historii lepszy był tylko w 2021 roku. Dlatego to nie jest świat, w którym my powinniśmy się obawiać o swoje inwestycje. Cykl kredytowy nie wskazuje na żadne problemy związane z obecną sytuacją ekonomiczną. Ciekawostki, które będę opisywał też na, na Discordzie, który jest następnie na stronie finansowej edukacji, będą dotyczyły sektora poprzewodników, gdzie powoli wy, wypadają wyniki. Ja tam dodałem kilka analiz firm. E, z pewnym opóźnieniem to niestety idzie. E, natomiast w najbliższy, e, w najbliższy piątek, czyli jutro, pojawi się duży film na Discordzie. To jest pierwsza rzecz. A przez weekend nadrobię zaległości związane z analizą firm. W miejscach, gdzie da się zrobić DCF-a, robię DCF-a, gdzie nie da się, to przedstawiam różnicę między oczekiwaniami a rzeczywistością, przewagi konkurencyjne, opis firm i inne zewnętrzne czynniki. Jeszcze temat związany z branżą luksusową. Pamiętacie Państwo, mówiłem, jaki jest główny problem z Louis Vuitton, dlaczego Louis Vuitton sobie radzi kosz? Ponieważ to jest akurat przykład Hermesu, czy Hermesu. Z francuskiego nie powinno się czytać H, no ale nie musi, możemy to spojrzeć przecież. Jakie są fakty związane z branżą? Rzeczy bardziej niszowe, a tych rzeczy niszowych jak alkohole, zegarki, perfumy, a bardziej specyficzna branża luksusowa poza odzieżówką, Louis Vuitton ma znacznie więcej. I te rzeczy są w stagnacji po szczycie z 2021 roku. Wskaźnikiem, który to dobrze obrazuje, jest indeks 100 najbardziej popularnych zegarków inwestycyjnych, który jest przepołowiony od 2022 roku. I ten segment ciągnie Louis Vuitton w dół, natomiast w najważniejszym segmencie firmach, które są skupione na produktach, i to też pisałem zresztą na Discordzie, podając przykład portfela europejskiego. W segmencie odzieżowym przychody są niezłe, bo one nie są tak wrażliwe. Luksus nie jest wrażliwy w czystej odzieżówce. W przeciwieństwie do klasycznej odzieżówki. Natomiast takie rzeczy jak zegarki, tekstylia, jakieś. Takie nazwijmy to w cudzysłowie, mało profesjonalnie mówiąc, pierdoły, alkohole. Mamy najmniejszą konsumpcję wina od 20 lat. Najmniejszą. E, whisky jeszcze gorsze. E, różne indeksy opisujące wartość luksusowego whisky są poniżej 30% od swojego szczytu historycznego. W różnych wariantach. E, I o tym trzeba pamiętać. Dokładnie to samo tyczy się win. Poziom inwestycji w nowe winnice z. Specyficznymi szczepami również jest najmniejszy od kilkudziesięciu, od czasów wielkiego kryzysu finansowego. Natomiast każdy gorszy okres prędzej czy później będzie miał, pociągnie za sobą tutaj pobudzenie gospodarcze, poprawę sentymentu konsumenckiego, bo te rzeczy są bardziej wrażliwe. I no w sumie wracamy do starej tezy, która była powtarzana od początku tego roku. Ja bardziej spodziewam się odbicia tych segmentów w 2025 roku więc nie ma się czego obawiać, trochę zmienności, trochę strachu, natomiast ta zmienność nie jest ani ponadprzeciętna, jest stroma, typowa dla korekta albo pullbacku, dane ekonomiczne są niezłe, dane za PKB, które są już dostępne, dane PKB wstępne, anualizowane, są powyżej oczekiwań. Nie mamy problemu z inflacją. Wiemy, że tak zwany poziom płynności, czyli wyciągnięcie części z bilansu Fed nie jest skorelowane z rynkiem akcji. Wiemy, że rentowność długoterminowych obligacji nie są skrojowane z rynkiem akcji. Więc czego się obawiać? Nie rozumiem. Nie rozumiem tego i państwo też nie powinni rozumieć w kontekście długoterminowych celów inwestycyjnych. To nie jest świat, którego należy się obawiać. Świat, które, którego możemy się obawiać, to będzie świat po wygranej Trumpa. Ten rok będzie dobry i ja nie jestem analitykiem, który zmienia swoje podejście inwestycyjne z tygodnia na tydzień. Czyli nie jestem inwestorem, który mówi w jednym tygodniu cena ropy będzie rosła, a w drugim, że będzie spadała. I od początku mówiłem na pewno, że będzie spadała. Trzymam się swoich analiz i zawsze zwracam uwagę na margines błędu, a potem je jestem w stanie podsumować. Po wyborach będzie bardzo długi film na kanale, Se film o sektorze półprzewodników też się pojawi po sezonie wakacyjnym, który ma mniejszą ilość wyświetleń, ponieważ ten materiał wymusił nam mniej więcej pracy, więc e chcę, żeby miał, miało szersze grona odbiorców, a po wakacjach inwestorzy, którzy są znudzeni tymi, e tym odpoczynkiem, e szukają jakiejś atrakcji i więcej czytają, więcej oglądają rynku kapitałowego. Myślę, że nagram jeszcze do tego jakiś film o rynku polskim, jak kogoś to interesuje. Natomiast globalny rynek akcji i lokalne rynki są istotnie ze sobą skorelowane. O tym trzeba pamiętać. Więc dopóki ta zmienność jest na takim poziomie jak obecnie, nie należy się obawiać. Ona nie wskazuje na jakąkolwiek bez od czasu wielkiego kryzysu. Więc. Głosy pod tytułem no, zbliżamy się do Bessy, to już jest Bessa coraz bliżej, coraz bliżej, na pewno ją przewidziałem. To są głosy inwestorów, którzy nie są na rynku. Najnowsze dane o, z różne wskaźniki, które też publikowałem na Discordzie, które pokazałem na webinarach, które publikowałem na, na live'ach, pokazują, że sentyment inwestorski zmienia się z miesiąca na miesiąc. Są dane tygodniowe w niektórych segmentach, które też to jasno pokazują. Inwestorzy są niepoważni. To pokazują też dane związane z średnim czasem trzymania pozycji, publikowane przez Bloomberga, które kiedyś wynosiły w szczycie kilka lat. W zależności od rynku, nawet w niektórych, jakbyśmy to podzieli, mamy też takie dane dla poszczególnych stanów. nawet były dane dla niektórych stanów: 13 lat dla przeciętnego inwestora do kilku miesięcy dzisiaj. Na no Inwestorzy to są osoby obecnie niepoważne, którzy traktują akcje nie jako mechanizm wzrostu wartości wynikający z czynników politycznych, ekonomicznych, czyli czy czynników związanych z sentymentem, tylko wykorzystują to jak narzędzie spekulacyjne, jak grę w kasynie. Jak ktoś ma taką żyłkę hazardu, oczywiście nie mogę do tego zachęcać, no to są odpowiednie miejsca, gdzie może się wyładować. Natomiast rynek nie jest dobrym miejscem do wyładowywania tej żyłki hazardowej, ponieważ celem rynku jest upokorzenie jak największej ilości inwestorów zgodnie z koncepcją Fischera. O tym trzeba pamiętać. Dlatego nie dajcie się Państwo nabrać na tą zmienność. Nagram film jeszcze o rynku polskim, przejdziemy przez jakieś firmy, dodamy też to na Discorda, jakieś dodatkowe materiały związane z tym rynkiem. Więc myślę, że to będzie ciekawe, natomiast obserwacja tego, co się dzieje w kategorii dnia, tygodnia nie ma żadnego znaczenia. Minimalny okres, minimalny, który też nie zawsze się sprawdza. Tam jest przewaga powyżej 60 paru procent, więc nieistotne, to jest okres 3 miesięcy, który daje jakikolwiek wgląd informacyjny. Natomiast kąt trendy mogą trwać nawet 12 miesięcy, a najdłuższy w historii, w którym obserwowaliśmy, trwało 18 miesięcy. Więc strach przed kontrtrendem jest zrozumiały z punktu widzenia sentymentu, ale dla inwestora odpowiednio zdywersyfikowanego, który rozumie, w co inwestuje i dlaczego inwestuje, i na przykład posiadając współprzewodniki zdaje sobie sprawę z tego, że to jest sektor, gdzie odchylenie standardowe w stosunku do szerokiego rynku akcji jest najwyższe. Czyli zmienność w naturalnym czasie w stosunku do przeciętnej zmienności na rynku akcji jest znacznie większa. Wielokrotnie. Różnice są ogromne. Dodatkowo, jako taki czynnik, który też będziemy opisywać, mało osób dostrzega jedną rzecz, że w kluczowych segmentach półprzewodników, gdzie obawiano się o inwestycje w sztuczną inteligencję, pozytywna niespodzianka na poziomie przychodów i zysków w tym konkretnym segmencie sztucznej inteligencji jest znacznie większa, pomimo że o sztucznej inteligencji teraz się mówi mniej. I tam jest ukryta pozytywna niespodzianka, o której inwestorzy zapomnieli. Bo, bo teraz wszyscy chcą małych firm wartościowych, nie zwracając uwagi na to, że mieszane rozwiązania mają lepsze stopy zwrotu. Wszyscy myślą o tym rozwiązaniu. Natomiast nie, rozum, nie rozumieją następującej rzeczy, że temat, który budzi u nich a, tak pozytywne odczucia, radzi sobie lepiej niż 2, 3, 4 miesiące temu. Pamiętajcie Państwo o tym, e, czytając różnego rodzaju prognozy analityków. Jeżeli jakiś analityk w jednym miesiącu mówi to, w drugim to. I w żaden sposób nie podejmuje krytycznej e, oceny swoich predykcji, no to jakość tego analityka należy traktować tak jak e, wróżenie z fusów albo wróżenie z kar, czy, czy z kryształowej kuli. Lepiej pójść do wróżki. Myślę, że zabawa będzie znacznie większa i e, jakaś frajda niż czytanie tych banialuk na Twitterze czy w raportach. Analitycy. Nawet poważnych instytucji są niepoważni. W jednym miesiącu mówią, że małe firmy do, są dobre, w drugim, że złe. To też pokazywałem na Discordzie, publikując bardzo długi webinar ze wskaźnikami e, dotyczącymi, które są uznawane jako tak zwane wskaźniki ankietowe. To są ludzie niepoważni, a niepoważnych ludzi nie należy słuchać w, w kontekście swojej długoterminowej strategii inwestycyjnej. Dziękuję za uwagę. Wiem, że trochę dzisiaj specyficzny film krótszy zamiast live'a. Wiem, że trochę kontrowersyjnie wypowiedziałem się na tematy no, analityków, no, ale jeżeli ktoś zmienia zdanie z tygodnia na tydzień, no to no, jest to dla mnie niepoważne. A wiem, że takie osoby mają duży posłuch i wiele osób inwestuje w oparciu o te informacje. Każdy powinien prześledzić historię rynku i zwracać uwagę na osoby. Nie mówię, że, tylko, że na to co ja mówię, tylko powinien zwracać uwagę na to, czy dany analityk inwestycyjny, inwestor, ktokolwiek, ma jakiekolwiek poparcie statystyczne w informacjach, które publikuje, i czy rozumie to, o czym w ogóle mówi. Jeżeli nie, to nie warto w ogóle takiej osoby, moim zdaniem, słuchać. Zachęcam do wyjścia na stronę, prześledzenia poprzednich live'ów, to co mówiłem na samym początku, mówiliśmy o tym, nie jest to strasznie, straszna historia. Myślę, że po konwencji demokratycznej strach polityczny wygaśnie i będzie coraz lepiej. A ona się zbliża coraz większymi krokami.